z pracą w Urzędzie Miasta, z różnymi i po prostu gałęziami miasta. Bo tu widzę opiekę społeczną, tu widzę pracowników urzędu, tu widzę radnych, a tu z miasta widzę trzech, sześć osób. Pytam się, gdzie są przedsiębiorcy, którzy również mają ten sam problem, co, o którym pani mówi. Nie mają obłożenia, też mają wydatki, też mają przychody. I pytam się, jak oni gospodarują i niech oni by się tu wypowiedzieli, niech oni zabierają głos. Bo to, że nie ma informacji o budowie takiej reklamy w Warszawie, we Wrocławiu, to ja jej nie widzę. Nawiasem mówiąc, we wszystkich biurach podróży nie widać budowy. Ale też ci ludzie, którzy tutaj żyją z tego miasta, no oni powinni dać jakieś propozycje. Przecież to nie radni mają propozycje sami dawać, tylko mają się wesprzeć o głos z miasta. A tu jest trzech facetów, tu jest dwóch, to jest pięciu, ja jestem szósta. No ludzie. Pani dyrektor, ma pani rację, ale wie pani, że na spotkaniach z mieszkańcami też pani wie, jaka jest frekwencja. No to są spotkania z mieszkańcami. Tu ma pani odpowiedź, jakie jest zainteresowanie. Te same co zrobić, żeby tych ludzi po prostu przyciągnąć, bo to nie może być tak zupełnie obojętne ludziom, którzy tu mieszkają. Bo jeszcze trochę to wymrą i nie będą miał frekwencji, żeby mieszkać. To jest problem. Bo młodych nie ma, są sami emeryci, tak jak widzę na załączonym obrazku. Albo pracują w Czechach i tam płacą podatki. No nie śmiejcie się, taka jest prawda. A obraża pani pana Michała. A pani Michała? Nie czuję się obrażony. Ja mu też nic nie brakuje. Tak jest. Też niekoniecznie. A ja chciałem już zadać pytanie. Pan burmistrz zaproponował, powiedział, że tak akurat mi się urząd i rada powoli przygotowuje do przyjęcia szkoły ogólnokształcącej. Być może nie w tym roku, ale mnie interesuje coś takiego. Jakie to będzie generowało koszty przyjęcia i później opiekowania się tą szkołą? No nie wiem, w jakim stanie szkoła w tej chwili jest, bo już dawno tam byłem, ale kiedyś jak byłem, to był opłakany stan, zresztą na zewnątrz widać. Tak jak szkoła podstawowa jest docieplana, tak ogólnokształcącą dopiero to czeka. No i nam, Kudowianom, zależy na tym, żeby ta szkoła błyszczała, żeby poziom był wysoki i tak dalej. Ale czy to przyniesie ten skutek, jeżeli to miasto przyjmie? To nie dzisiaj, już wystarczy. Proszę państwa, ta szkoła jest tak jak każda inna szkoła, zaczynając od żłobka i przedszkola. Bo to są dalej nasze dzieci kudowskie. My nie możemy tej szkoły traktować jako coś złego, jako coś, co nam spowoduje pewne zachwiania w finansach gminy. Jeśli byśmy tak patrzyli, proszę państwa, to byśmy dawali na oświatę tyle, co nam państwo daje, czyli subwencje. A my do tej subwencji na oświatę dodajemy ponad 2,5 miliona złotych. I to, co pan mówi, jaka jest różnica między budynkami oświaty, którymi zarządza gmina, a budynkiem oświaty, którym zarządza starostwo? To jest właśnie taka, jak pan powiedział. Ale kochani, my nie możemy się kierować tylko tym, ile my wydamy i jakie będą konsekwencje. Przecież my powinniśmy te dzieci zdjąć z przystanków, z dworców. Proszę zwrócić uwagę, kiedy te dzieci są w rodzinie, one poświęcają na dojazdy 4 godziny. Co one robią przez te 4 godziny? Rodzice w ogóle nie wiedzą, co oni robią. Przecież to ten zespół szkół ogólnokształcących i zawodowych dzisiaj, proszę państwa, to są wstrzępy. Proszę zwrócić uwagę, 2/3 klasy liceum, trzecie. Jedna druga i jedna pierwsza. I jedna ostatnia klasa technikum z dwóch grup składająca się i jedna druga klasa szkoły zawodowej. Tylko czy fakt, że ona jest w takim stanie, ma sugerować nam wszystkim, żeby ich nie brać, bo to jest, bo na tym biznesie nie zrobimy, nie wolno tak podchodzić do tego typu decyzji związanej z opieką nad dziećmi. Przecież to są dzieci niepełnoletnie. One wychodzą z gimnazjum i proszę państwa, jak powiedziałem już, albo w internacie, bo fajnie jest w internacie, bo się traci kontrolę, bo rodzice nie pilnują i jest fajnie i teraz są bardzo modne internaty, ale to już rodziców sprawa, my się w to nie będziemy wtrącać.
ale nie muszą wszystkie dzieci dojeżdżać. Przecież może być komfortowo po jednej klasie liceum w Kudowie. A dlaczego ma nie być? Ale jeśli my się odwrócimy, panie Kazimierzu, od tej szkoły, jako od coś złego, niepotrzebnego nam, tylko dlatego, że ktoś, że kto inny jest organem prowadzącym, nie wolno nam tak zrobić. Decyzja będzie, nie chciał ryzykować. Będzie na pewno taka. Mi się chodziło o to, żeby ta szkoła była szkoła. Będzie forsować dalej pomysł. Albo gmina wejdzie, a jak nie weźmie, to my zlikwidujemy, to na pewno nie pozwolimy, żeby dzieci dostały same. Mnie się rozchodziło tylko o to, żeby ta szkoła była szkołą, żeby właśnie dzieci chciały zostać w tej szkole i przyjeżdżać z innych miejscowości. A jak na dzisiaj, widzimy co? Dzieci wyjeżdżają, nawet dzieci nauczycieli. Więc proszę nie mówić, że akurat nie jest coś do uzdrowienia. Z chwilą, kiedy coś jest bardzo chore. Tu się trzeba zastanowić, tak samo jak w tej chwili nad chorobą gminy, to tak samo trzeba nad chorobą tej szkoły się zastanowić, dlaczego tak jest. Ta szkoła kiedyś świeciła przykładem w powiecie. No, ale to jest szkoła starosty. Ale to jest szkoła starosty, nie gminy. To nie szkodzi. Trzeba chyba wiecie naciskać tak. Starosty. Aha. No, proszę Państwa, ale to proszę Państwa, nie będziemy rozmawiać na ten temat w jakiś sposób. Nie, nie, ja tylko byłem ciekaw, jaki to proszę. Ja chciałabym powiedzieć, że właśnie Pan Burmistrz tak mocno naciskał, że dostał 3 miliony na rozbud, na remont obecny, który trwa, nie wiem, czy już się zakończył, czy nie. To tylko dzięki staraniom ogólniaka, no to brawo. Nic nie dostali, także brawo dla Pana Burmistrzu. Natomiast w tym tygodniu już rozpoczynamy rozmowy i myślę, że niebawem będzie spotkanie z radnymi na temat, nie wiem, przyszłości, naszej szkoły. Na pewno te dzieci nie zostawimy sam. Dla młodzieży. Dobra. Proszę, chciałabym bardzo, proszę Państwa, powiedzieć, że no, problemów mamy naprawdę bardzo dużo. Niepewności przed nami również jest dużo, ale niewątpliwie jedno jest pewne. Jesteśmy na pewno szczęściarzami, ponieważ Kudowa jest przepiękną miejscowością. Nie tylko moja rodzina jest zakochana w Kudowie, ale mnóstwo ludzi, których spotykam, gratuluję i mówią, że Kudowa im się bardzo podoba, są wręcz zakochani w Kudowie i to znaczy, że bardzo wiele lat temu Kudowa była szara i góra i Polanica zawsze była piękniejsza, a w tej chwili Kudowa naprawdę, naprawdę dzięki ludziom, którzy bardzo przykładają do tego wielką wagę, Kudowa pięknieje i gratuluję wszystkim, którzy przyczyniają się do tego, że nasze miasto jest naprawdę pięknieje. Pani Zosiu, chciałbym wyprowadzić z błędu. Kudowa zawsze była lepiej obłożona miastem pod kątem nie tylko w kuracjuszy, ale i w czasowiczów, a także i prywatnych turystów, jak wszyscy sąsiedni gminy. Dlatego proszę tu nie mówić, że Kudowa, Polanica przeskoczyła Kudowę, Kudowa przeskoczyła Polanicę. Ten trend był zawsze, że Kudowa miała najlepsze powodzenie i Kudowa taka chyba zostanie. Że jest piękna i ładna, to jest prawda. Ale nie chodzi, jest, o wygląd. Tak, jest, jest ładna i piękna. No. Szanowni Państwo, dziękuję bardzo za uwagi, wnioski, pytania, za aktywność na dzisiejsze spotkanie z mieszkańcami. Dziękuję Państwu bardzo.